Zaskakujący zwrot akcji po aukcji w Janowie Podlaskim. Kontrowersje po rekordowej aukcji w Janowie Podlaskim. Pojawiają się kontrowersje po ostatniej aukcji, Pride of Poland, w Janowie Podlaskim. Nie wiadomo, za jaką sumę i do kogo trafi słynna klacz perfinka, wylicytowana za rekordową sumę 1,25 milionów euro. Saudyjska księżniczka, która wylicytowała konia, nie chce za niego zapłacić, podaje we wtorek 15 września, Rzeczpospolita. Jak przypomina, Rzeczpospolita, 51. Aukcja Pride of Poland, która odbyła się 9 sierpnia w Janowie Podlaskim, została okrzyknięta sukcesem. Okazuje się jednak, że może po niej wybuchnąć międzynarodowy skandal. Gwiazdą tegorocznej aukcji była perfinka, 9-letnia klacz wyhodowana w stadninie koni w Białce. Kwota, za jaką ją sprzedano, była jedną z najwyższych w historii. Klacz została wylicytowana za 1,25 milionów euro. Po uiszczeniu tej kwoty perfinka miała trafić do saudyjskiej księżniczki Jamili bint Abdul Majed bin Saud bin Abdulaziz. Tymczasem, jak podaje Rzeczpospolita, w sprawie aukcji nastąpił zaskakujący zwrot akcji. Okazuje się, że księżniczka nie chce zapłacić za klacz. Z powodu zawieszonych połączeń lotniczych w imieniu księżniczki licytował w Janowie Podlaskim dyplomata ambasady Arabii Saudyjskiej w Warszawie Mohammed Al-Tamimi. Jak podaje Rzeczpospolita, pełnomocnik wylicytował perfinkę za rekordową sumę, podpisał umowę kupna konia, jednak po dwóch tygodniach poinformował, że saudyjska księżniczka chce odsprzedać klacz. Tłumaczył, że miał zgodę księżniczki na licytację maksymalnie do 400 tysięcy euro, a więc kwoty trzykrotnie niższej. Zgodnie z umowami kara za niezapłacenie kupionego konia wynosi 40% wylicytowanej kwoty. Jak informuje Rzeczpospolita, strony chcą jednak rozwiązać transakcję w inny sposób, by uniknąć blamażu. Stadnina chce odsprzedać perfinkę za tę samą cenę innej arabskiej stadninie, ale jaja w zastud. Była ona drugim kupcem, który zakończył licytację na kwocie 1 225 000 euro. Zapewniam, że klacz ta nie wyjedzie z Polski, jeśli na koncie małopolskiej spółki nie pojawi się 1,25 milionów euro. Chętny chce za nią tyle dać, jak nie da, mamy trzeciego oferenta, zapewnia w rozmowie z dziennikiem Tomasz Halimoniuk, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.